W roku 2018 przed Bramą Krakowską w Lublinie miały miejsce duże prace remontowe. Ściągając kolejne warstwy ziemi, odsłaniano karty historii miasta. Najpierw natrafiono na pochodzącą z XVIII wieku studnię wykonaną z cegły, głębokiej na 22 metry. Osobiście nie wykluczam, że powstała w miejscu starszej. Kolejnymi znaleziskami były m.in. pochówki w okolicach ratusza. Tam niegdyś działał szpital. Odkryto także suchą fosę. Gdy odsłonięto kolejną warstwę nawierzchni i starych instalacji, odkryto tajemnicze kamienne grube mury. Szerokie ławy fundamentowe wykonane z białego kamienia wapiennego coraz bardziej wyłaniały się z gruntu, powodując duże zainteresowanie mieszkańców miasta, a przede wszystkim archeologów, badaczy i pasjonatów historii Lublina. Odkrycia archeologiczne potwierdziły istnienie barbakanu. Czym jest barbakan? Jest to budowla obronna, będąca rozbudowaną formą przedbramia, w formie tzw. szyi, na której końcach były baszty, wieże, bastiony, raweliny. Elementem zwiększającym obronność były także tarasy. Możemy je oglądać w przedbramiu Bramy Krakowskiej. Lubelski barbakan ma inny kształt od słynnego krakowskiego czy warszawskiego. Zachowane fundamenty pokazują, że wzniesiony był na podstawie trapezu, który rozszerzał się ku stronie zachodniej, czyli w stronę krakowskiego przedmieścia. Prawdopodobnie pierwotnie lubelski barbakan był wolno stojącą konstrukcją oddaloną od przedbramia Bramy Krakowskiej o 4 metry i oddzielony głęboką na około 10 metrów suchą fosą. Oddzielenie barbakanu fosą od Bramy Krakowskiej zwiększało obronność fortyfikacji. Na przykład w razie przełamania oporu pierwszej linii umocnień wróg musiał pokonać jeszcze zwodzony most i bramę główną. W przypadku pożaru jednej z fortyfikacji miasto miało jeszcze drugą linię obrony. Na przykład, gdyby podpalono barbakan, to Brama Krakowska nadal by chroniła przed wrogiem. Dowodem na istotne znaczenie barbakanu w systemie obrony miasta było jego usytuowanie za fosą. Ta pierwsza linia miała na celu obronę bramy głównej. Ze względu na swój charakter obronny mógł posiadać kurtyny zwieńczone gankami ze strzelnicami, na przykład dla kuszników. W przypadku szturmu wroga skierowanego na bramę główną, barbakan mocnym ostrzałem flankującym przełamywał atak wroga. Ponieważ trakt krakowski był główną drogą wjazdową do miasta, niewykluczone, że barbakan pełnił także funkcje reprezentacyjne miasta. Na rycinie Brauna i Hogenberga z 1618 roku możemy dostrzec, że barbakan ma trzy małe baszty pokryte dachówką, zwieńczone szczytami z chorągiewkami. Widać także dwa wjazdy. Plan Bekiewicza z około 1650 roku potwierdza, że barbakan posiadał dwa wjazdy. Jeden prowadził na trakt lwowski, a drugi na trakt krakowski. Dlaczego więc zamiast jednego wjazdu, tak jak w Bramie Krakowskiej czy w Bramie Grodzkiej, barbakan miał dwa? Takie rozwiązanie zwiększa obronność, ponieważ wąski wjazd uniemożliwiał szturm znacznej ilości wojska, np. piechurów z długimi drabinami do zdobycia murów, czy taranów kruszących umocnienia. Wąskie jednoskrzydłowe wrota są dużo mocniejsze, prawdopodobnie otwierały się do środka twierdzy, ponieważ podczas szturmu obrońcom łatwiej było takie drzwi zablokować. Wysunięty nieco do przodu środkowy słup, który podtrzymywał strop wjazdu do barbakanu, w przypadku zawalenia się ochroni miasto, blokując dostęp do Bramy Krakowskiej. O istnieniu przed Bramą Krakowską jakiejś budowli świadczyć może fragment relacji z pożaru miasta z 1557 roku, w którym pojawia się informacja o zniszczeniu tajemniczo brzmiącego ambitus, znajdującego się w okolicy przedbramia. Istnieją także dwa zapisy z XVI wieku,
gdzie dowiadujemy się o dużych pracach budowlanych przed bramą główną, czyli krakowską, przeprowadzonych przez Włocha o imieniu Sebastian. Być może wtedy lubelski barbakan został połączony z przedbramiem bramy krakowskiej, a drewniany most zwodzony zastąpiony murowanym przęsłem, osłoniętym murem od fosy, tak zwaną szyją. Mogą o tym świadczyć odkrycia ceglanego łuku w północno-wschodniej stronie przedbramia, osłonięte w 1996 roku. Czas powstania barbakanu nie jest znany. Możliwe, że istniał już w średniowieczu, gdyż taka forma obronna była popularna w miastach z tego okresu, np. w Krakowie, w Gdańsku czy we Lwowie. Na obrazie pożar miasta Lublina z 1719 roku przed bramą krakowską brak już barbakanu. Nie znamy okoliczności jego zniknięcia, prawdopodobnie został rozebrany. Świadczyć może o tym brak kamiennego gruzowiska wokół odsłoniętego terenu. Podczas badań archeologicznych w 2018 roku określono grubość kamiennych murów na 110 do 130 cm. Odsłonięto także słup widoczny na XVII-wiecznej rycinie i planie Karola Bekiewicza z 1650 roku. Dokopano się także do fundamentów barbakanu, które sięgały ponad 8 metrów w głąb w miejscu dawnej fosy. Cały kompleks obronny, czyli brama krakowska z przedbramiem, mostem zwodzonym nad fosą i barbakanem, liczył aż 44 metry długości. Gdyby przetrwał do dzisiejszych czasów, byłby wspaniałą pamiątką miejskich fortyfikacji złotego okresu w historii miasta Lublina.